skończyłem, bo mi się komuna nie podobała. Byłem sądzony w Lublinie. Dostałem na żywocie. Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb, urodził się 21 listopada 1921 roku w Maziarni na Lubelszczyźnie. W konspiracji walczył od 1941 roku w szeregach batalionów chłopskich, a następnie w oddziale partyzanckim majora Franciszka Przysiężniaka, pseudonim Ojciec Jan. Po wkroczeniu armii sowieckiej jego oddział został rozwiązany. W sierpniu 1944 roku otrzymał rozkaz podjęcia służby na posterunku MO w Hucie Krzeszowskiej. Zagrożony aresztowaniem zdezerterował z milicji. Od jesieni 1945 roku utrzymywał kontakty z oddziałem Józefa Zadzierskiego, Wołyniaka. Współpracował z nim jako członek konspiracyjnej siatki wywiadowczej. Ujawnił się podczas amnestii w 1947 roku. Po próbie aresztowania dołączył do oddziału Adama Kusza Garbatego. W sierpniu 1950 roku, stacjonujący w Lasach Janowskich, jego oddział został otoczony i rozbity przez grupę operacyjną UB-KBW. Dąb wyszedł z obławy. Od tej pory ukrywał się przed bezpieką. W 1953 roku zbudował bunkier leśny pod wioską Ciosmy na Lubelszczyźnie, na małym wzgórzu gęsto porośniętym drzewami. No, mogła być 3 metry długości i 2 metry szerokości. Wychodziło się z niej przez otwieraną od wewnątrz klapę, na której rósł mech. Miał zapasy jedzenia na zimę, ziemniaki, makaron, suchary, mięso z upolowanych zwierząt. Miałem książki, czytałem. Miałem pistolet i automat. Tyle miałem do roboty. Przeczyścić od czasu do czasu. Aresztowany dopiero 31 grudnia 1961 roku po 11 latach ukrywania się. No już ja się poddałem. Wyszedłem. Odebrali mi broń. Z tego miejsca od bunkru do aresztu z Bielgoraja do Lublina. Skazano go jako zwykłego bandytę na karę dożywotniego więzienia, zamienioną później na 15 lat. Został zwolniony warunkowo w 1971 roku.